Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Jakiś czas temu na blogu pisałam o tym, że chciałabym Wam pokazać trochę Krakowa i chciałabym nagrać trochę krakowskich vlogów. Idealna okazja do tego nadarza się dzisiaj. Jestem umówiona na obiad na mieście, jadę na Kazimierz i pomyślałam, że przejdę stamtąd na krakowskie podgórze, zrobię sobie taki mały spacer i przy okazji zabiorę Was ze sobą. Także serdecznie Was zapraszam na mojego krakowskiego vloga. Dotarłam na plac Wolnica. Tutaj jestem niedaleko umówiona właśnie z moją rodzinką na obiad. I przy okazji postanowiłam, że przetestuję, jak sobie radzi na mieście mój nowy aparat, czyli Canon G7X Mark II. Słynny aparat, znany na YouTubie. Bardzo dużo osób go używa, ale on nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego mikrofonu. I to była moja taka główna obawa, która wstrzymywała mnie przed kupnem tego modelu. Ten vlog w całości będzie nagrany tym aparatem, bez żadnych zewnętrznych urządzeń rejestrujących, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Pozałatwiałam już wszystkie rodzinne sprawy, byliśmy na bardzo fajnym obiedzie, byliśmy w Marchewce i Groszku, tam znajdziecie taką polską kuchnię, bardzo było wszystko smaczne i moja rodzinka już pojechała w swoją stronę, a ja ruszam na podgórze. I będę szła kładką. Kładka Bernatka powstała w 2010 roku właśnie, żeby połączyć Kazimierz z Podgórzem i skierować trochę ruchu turystycznego na Podgórzu. I nie wszyscy mieszkańcy Krakowa byli z tego szczególnie zadowoleni. Ja idę oczywiście tą częścią przeznaczoną dla ruchu ludzi, ale tam po drugiej stronie jest część przeznaczona dla ruchu rowerów. Powstanie kładki było dość mocno krytykowane przez mieszkańców, którzy byli, przynajmniej część z nich była niezadowolona z tego, że te pieniądze, które przeznaczono na budowę kładki, można by było przeznaczyć na coś innego. Krytykowano zarówno jej użyteczność, jak i sens jej budowy, to, że ona będzie służyć głównie turystom, ale już od 2010 roku kładka stoi i cieszy chyba też mieszkańców. I już powoli przechodzimy na nasze krakowskie podgórze. Jednym z argumentów przeciwników budowy kładki było to, że ta kładka zmieni charakter, zmieni oblicze właśnie dzielnicy Podgórze. Obawiano się o to, że stanie się ono dużo mniej przyjemne dla mieszkańców, a dużo bardziej skierowane na ruch turystyczny. I po zejściu z kładki już praktycznie zaraz mamy rynek podgórski z kościołem świętego Józefa, ale ja tu Wam chciałam pokazać kilka innych ciekawych budowli, a mianowicie tutaj mamy zaraz przy wejściu dom pod jeleniami, budynek z XVIII wieku, który charakteryzuje się tym, że na rogu są takie jelonki. Tutaj mamy rynek podgórski, a ja chciałabym pokazać Wam jeszcze budynek magistratu. Tutaj w chwili obecnej mieści się Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ale kiedyś był to ratusz miasta Podgórza, bo Podgórze było kiedyś osobnym miastem. Nie był to natomiast pierwszy ratusz miasta Podgórza, a pierwszy ratusz pokażę Wam za chwilkę. Tutaj jest dworek pod Białym Orłem, charakteryzuje się właśnie Białym Orłem i to tutaj mieścił się pierwszy ratusz miasta Podgórza. Natomiast tuż obok, jeżeli przejedziemy sobie po tych budynkach, zobaczymy dawny zajazd pod Czarnym Orłem.
No a ja już idę sobie na podgórski rynek i możecie, myślę, z daleka zauważyć to, że jest tu o wiele mniej ludzi niż na przykład na Kazimierzu czy na krakowskim rynku. Stoję przed kościołem świętego Józefa w Krakowie. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce tutaj dla rynku podgórskiego. Wielu osobom wydaje się, że ten kościół został zbudowany jakoś bardzo, bardzo dawno temu, ale to jest kościół z początków XX wieku. Praktycznie zaraz za kościołem możemy skręcić w ulicę Parkową i po prawej stronie znajdziemy wejście do Parku Bednarskiego. Ale ja chcę się tu jeszcze trochę poszwendać i trochę Wam pokazać, więc nie będę szła prosto do Parku Bednarskiego, ale na pewno to jest miejsce, które dzisiaj będę chciała odwiedzić. I z ulicy Rękawka skręcamy w taką niepozorną, boczną uliczkę i będziemy dochodzić do ulicy Tatrzańskiej. I to jest to, co na pewno na Podgórzu warto zobaczyć. Nie ten papierek oczywiście, który to ktoś wyrzucił bezczelnie, ale słynne nasze podgórskie kolorowe schody. Naprawdę, jeżeli jesteście w Krakowie, warto odwiedzić krakowskie Podgórze. Tu jest bardzo dużo fajnych miejscówek, prawie nie ma ludzi. To wszystko jest gdzieś takie mało turystyczne i trochę poukrywane przed światem. Słuchajcie, moim zdaniem już same te schody są taką miejscówką, która powinna Was przekonać do tego, że warto odwiedzić Podgórze. Podgórze jest naprawdę fajne. A ja idę dalej, do Parku Bednarskiego. No i słynna Villa Mira. Jednym kojarzy się z jakąś twierdzą, innym z pałacem. Wygląda niesamowicie. Ale jest tu więcej tego typu zabudowań na Podgórzu. Znalazłam to, co lojerki lubią najbardziej. Zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo. Jest regulamin. Jest. Jak widzieliście na załączonym obrazku, w Parku Bednarskiego jest całkiem sporo wiewiórek. One tu są całkowicie oswojone, są bardzo mocno dokarmiane i wiem, że chyba niekoniecznie dla nich jest dobre. Różnie na ten temat mówią, ja tego tematu nigdy nie zgłębiałam. Natomiast one są na tyle oswojone, że podchodzą bardzo blisko człowieka, jedzą z ręki. Ale też, no nie wiem, ja się ich trochę boję, szczerze mówiąc. Ja bym nie dała jej tak z ręki orzeszka, bałabym się, że mnie po prostu ugryzie w palec. No i też czasami się boję, jak tak kilka wiewiórek idzie na mnie, to wycofuję się. Nie wiem czemu. Chyba boję się wiewiórek.
ale lubię na nie patrzeć. I fajnie, że tutaj można na nie naprawdę popatrzeć z bliska, nawet nie ingerując specjalnie w ich życie, po prostu podejść sobie trochę i popatrzeć. A tu mamy pomnik Wojciecha Bednarskiego, sprawcy tego całego zamieszania, czyli założyciela Parku Bednarskiego, działacza tutaj krakowskiego Podgórza. I możecie zobaczyć, że ten park jest założony tak naprawdę w starym kamieniołomie. Jest to fajny przykład rewitalizacji terenów takich poprzemysłowych. I tutaj podobno na dnie tego kamieniołomu w latach 50. było lodowisko. Nie wiem, czy to jest prawda, wyczytałam to bodajże gdzieś na Wikipedii, ale no podobno tak było. Jak widzicie, też oprócz tam placu zabaw nie ma jakichś dzikich tłumów w tym parku, on jest taki na uboczu, więc można sobie tutaj spokojnie przyjść. Park Bednarskiego powstał wtedy, kiedy jeszcze Podgórze było osobnym miastem, bo dopiero w 1915 roku połączyło się z Krakowem, czy też raczej zostało włączone do Krakowa. I dotarłam z drugiej strony kościoła Świętego Józefa, który już Wam dzisiaj pokazywałam, ale to właśnie stąd mamy widok na ładny kawałek Krakowa. W samym Parku Bednarskiego też możecie zobaczyć o wiele więcej niż ja Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Raz Wam Park Bednarskiego pokazywałam w jednym vlogu, więc go podlinkuję. Natomiast no tu niedaleko jest Stadion Korony, jest plac manewrowy, na którym uczyłam się jeździć. Jest stacja telewizji Kraków, no jest dużo ciekawych miejsc, także wpadajcie tu koniecznie. Okej, ja się będę zbierać powoli do domu. Mam nadzieję, że ten spacer po krakowskim Podgórzu Wam się podobał. Oczywiście pokazałam Wam dzisiaj tylko jego bardzo niewielką część, a mamy tu jeszcze sporo do zaoferowania, bo mamy przede wszystkim Kopiec Kraka, mamy tereny dawnego obozu Płaszów, mamy kamieniołom Libana, mamy tereny dawnego getta krakowskiego, mamy całe piękne krakowskie zabłocie, także jeżeli chcecie więcej takich spacerów po Krakowie, no to dajcie mi znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba krakowskie Podgórze, czy może tutaj kiedyś byliście, czy może odwiedzicie go przy następnej wizycie w Krakowie. A naprawdę warto. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!